będzie. Za darmo. O no. Z innym z tego. Podtrzymaj. O, dzięki. Ja muszę zrobić zdjęcie, bo to jest ładne. To musicie wyżej, wyżej! Żeby było widać. No. O, o, dobrze, dobrze.
Mówimy kolejne hasło. Kapsa... Hala dla kopców! Hala dla kopców! Hala dla kopców! Żądamy rozmów! Cześć, cześć! Żądamy rozmów! Żądamy rozmów! Żądamy rozmów! Żądamy rozmów! Ponad 500 sztuk. Proszę Państwa, halo! Proszę Państwa!
Państwa. Uwaga, uwaga. Nie trąbimy, teraz nie trąbimy, bo tak nie trąbimy. I się zapakujemy, bo to jest szpital. Żebyśmy pomyśleli, że tutaj jest świętą śrubą, która przechała w drogi ze szpitala. Także prosimy, wszyscy na ten plan, poczytamy nasz manifest i pójdziemy dalej. Tej krówek, cholera. No, no, tylko sobie spokojnie, 80 rzędów. Proszę? 80 rzędów, tak po 7 osób mniej więcej średnio, więc ponad 500 osób. Kamery postawiły. No to nic, to ty nakręć. Zobacz, zobacz, jeszcze idą, widzisz. Proszę bardzo, proszę tu wszystkich, proszę. Pokupcy wybudowali halę targową przed wojną, a do dziś utrzymana jest przez kupców z ich własnych środków. 20 lat temu obecni kupcy z hali targowej całkowicie z własnych środków finansowych zrobili modernizację hali Człaskiej, Łukowej, Rybnej i placu targowego. W obecnym roku kończą się 20-letnie umowy dzierżawy gruntu i umowy administracji organizacją kupiecką. Już od kilku lat staramy się podjąć rozmowy z władzami miasta na temat przedłużenia obu umów i wizji, jaką miasto ma na ten teren. Władze miasta nie informują nas o swoich planach dotyczących naszych miejsc pracy. Już w 2008 roku stowarzyszenie przedstawiło prezydentowi miasta panu Wojciechowi Szczurkowi kilka wizualizacji targowiska w celu polepszenia warunków dla klientów i dla nas kupujących, możliwości przedłużenia godzin pracy, żeby dostosować to do mieszkańców Gdyni, którzy nierzadko kończą pracę o godzinie 17. Jednak na te wszystkie nasze postulaty do dnia dzisiejszego nie otrzymujemy odpowiedzi. Sprawa przyszłości hali objęta jest dużą tajemnicą i to nas bardzo niepokoi. O poczynaniach władz miasta dotyczących tego terenu dowiadujemy się z notatek prasowych. Będziemy mieli, gwarantowano nam przez lata, że my kupcy będziemy mieli wpływ na ten teren i na umowy, które będą z nami zawierane. Chcemy wręczyć dzisiaj prezydentowi Gdyni panu Wojciechowi Szczurkowi i przewodniczącemu Rady Miasta panu Stanisławowi Szczurkowskiemu nasze kupieckie postulaty. Oto ich treść. Kupcy Gdyni hali targowej żądają wpływu na decyzje władz miasta do bieżącej hali targowej. Kupcy Gdyni hali targowej domagają się podpisania wieloletniej umowy dzierżawy gruntu, dzięki którym będą mogli racjonalnie zainwestować prowadzącą działalność gospodarczą. Kupcy Gdyni hali targowej domagają się podpisania z nimi długoletnich umów administracji, które umożliwią kontrolę kosztów ponoszonych na otrzymanie obiektu halitarnowego. Kupcy Gdyńskiej Hali Targowej oczekują wyjaśnień kontrowersji dotyczących hali Łukowej i Płaskiej oraz spółki administrującej tym obiektem Miejskiej Hale Targowej. Koleżanka Krzysztofa Ampera. Zawód kupiec. Kupiec jest to osoba fizyczna lub prawa prowadząca lub własnym imieniem przedsiębiorstwo wewnątrzowe. Zawód kupca łączy dziś w sobie wiele umiejętności. Żeby być dziś dobrym kupcem, należy przede wszystkim podążać za wymogami i zawartami stawianymi.
Thank you.
partyjni za poparcie 3-4. Dziękujemy! 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 Co z tą halą? 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 Dość arogancji władzy! 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 Hala dla kupców! Hala dla kupców! Hala dla kupców! Hala dla kupców! Thank you.
Raczej tam do przodu, tak? Ale to jeszcze. Do samego przodu. Z powodu braku rozmów z urzędnikami miasta Gdyni musieliśmy przyjść wszyscy, zamknąć swoje pawilony i przyjść, żeby władza chciała nas wysłuchać i przeprowadzić z nami dialog. Panie prezydencie, widzi pan, jaki tłum z nami przyszedł. Wszyscy jesteśmy zainteresowani rozwojem Gdyni, no to słuchaj, ale proszę wziąć pod uwagę na telewizję, tak? Nie wprowadzać masz nam zmian, TVN, doprowadzić do dialogu, wysłuchać naszych racji i przyjąć tak? To, że my kupcy tak. Wiemy jak handlować, to, Michała jak zabrać do ludzi. 20 lat stawialiście nas jako władze miasta za wzór innym organizacjom kupieckim. Witamy panie prezydencie. W imieniu kupców handlujących na hali targowej pięknie dziękujemy, że pan prezydent Wojciech Szczurek i pan prezydent Bogusław Stasiak zechcieli do nas wyjść i wysłuchać naszych argumentów. Oto postulaty, które przynosimy w imieniu handlujących na hali targowej. Robimy to nie tylko w trosce o nasze miejsca pracy, ale także o klientów, często starszych ludzi, które Urząd Miasta nam wytyka, że tylko starsi ludzie robią zakupy na hali targowej. To dobrze, my się bardzo cieszymy, bo niestety w dzisiejszych czasach przy tak małej dzietności Polaków wszyscy się starzejemy. I niedługo, kto wie, czy nie z sentymentem i władze miasta będą przychodziły na halę robić zakupy. Mając wybór między zagranicznymi sklepami, a serwowanymi nam w koło używaną odzieżą zagraniczną. Oto postulaty, które przynosimy panie prezydencie wręczyć panu na ręce. Kupcy gdyńskiej hali targowej żądają wpływu na decyzje władz miasta dotyczące hali targowej. Kupcy gdyńskiej hali targowej domagają się podpisania wieloletnich umów dzierżawy gruntu, dzięki którym będą mogli racjonalnie zainwestować w prowadzoną działalność gospodarczą. Kupcy gdyńskiej hali targowej domagają się podpisania z nami długoletnich umów administracji, które umożliwią kontrolę kosztów ponoszonych na utrzymanie obiektu hali targowej. Dokładnie. Kupcy gdyńskiej hali targowej oczekują wyjaśnienia kontrowersji dotyczących hali Łukowej i Płaskiej oraz spółki administrującej tym obiektem miejskie hale targowe. Czy pan prezydent przyjmie od nas postulaty? Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie, ci, którzy mnie nie widzą, bądźcie jeszcze reprezentowani. Dziękuję za tą petycję. Myślę, że spotykamy się z Państwem w różnych gronach wielokrotnie. Właściwie można powiedzieć, że od wielu lat prowadzimy taką dyskusję niemalże codzienną. Znam Państwa oczekiwania i chcę wyrazić swoje głębokie przekonanie, które jest realizowane, o czym administratorów do tej pory zarządzających halą wielokrotnie informowaliśmy. Czasem mam takie wrażenie, że nie do końca to, co jest efektem naszych rozmów i naszych spotkań, trafia do wszystkich zainteresowanych. Marzeniem miasta Gdyni jest to, żeby obiekt hali targowej
jak od samego początku, przez wszystkie lata był obiektem dla kupców tam prowadzących działalność gospodarczą, tam prowadzących swój handel. Mamy wielką nadzieję, że tak jak jest to w wielu miastach Europy i świata, to może być miejsce z jednej strony realizowania codziennej działalności gospodarczej, ale też może być miejscem bardzo atrakcyjnym dla gdynian, dla turystów. Obiekty tego typu są obiektami, które funkcjonują tak naprawdę we wszystkich nowoczesnych miastach i wierzę w to, że tak nowoczesne miasto jak Gdynia taki obiekt jest w stanie zbudować. Chcemy, żeby to, co jest pewnym pomysłem miasta, było realizowane przez państwa. Stąd też na najbliższej sesji Rady Miasta, o czym informowaliśmy administratorów, jest przygotowany projekt uchwały Rady Miasta, która dotychczasowym wszystkim dzierżawcom i najemcom, tym, którzy do tej pory prowadzą działalność gospodarczą, gwarantuje bezprzetargowo, a więc na zasadzie pewnego wyjątku, co więcej, bez żadnego obowiązku wykładania pieniędzy w postaci jakichś wielkich inwestycji, jak to miało miejsce 20 lat temu, pozwala kontynuować w oparciu o umowę na czas nieoznaczony, a więc takie najbardziej otwarte, działalność gospodarczą w dotychczasowych obiektach. Nas nie interesuje. Być może państwa nie interesują, natomiast chcę powiedzieć, że umowę na czas nieoznaczony i ci z państwa, którzy mają co do tego wątpliwości, to gorąco zachęcam, żeby skonsultowali to z prawnikami, są najdalej idącą formułą wsparcia. Miasto też zdecydowało się na zrealizowanie określonych działań inwestycyjnych, które były w hali targowej nieco odkładane. Trzeba doprowadzić ten obiekt w postaci technicznej do stanu, który odpowiada standardom XXI wieku i wierzę w to, że nam się to uda zrobić. Wierzę w to, że uda nam się pozyskać na ten cel, jest na to duża szansa, tym razem nie państwa pieniądze, ale pieniądze z funduszy europejskich, co pozwoli zmodernizować ten obiekt w sposób, który pozwoli tam godnie, nowocześnie prowadzić działalność gospodarczą. I z tej perspektywy, dlatego też, miasto zdecydowało się, choć proponowaliśmy dotychczasowym zarządcom porozumienie się. Muszę przyznać, że to dość trudna dla nas sytuacja, kiedy jeden obiekt miasta podzielony jest na trzech administratorów, kupieckich administratorów, którzy troszkę nie potrafią się porozumieć między sobą. Są różne tego przyczyny, ja nie chcę rozstrzygać, jaka jest przyczyna tego stanu i myślę, że one są i obiektywne, i subiektywne, jak w życiu. Proponowaliśmy 2 lata temu i była to wtedy nasza propozycja skierowana do ręce wszystkich zarządców, czyli stowarzyszenia i spółek funkcjonujących jako zarządcy na hali, że miasto przekaże jednolicie wyłonionemu administratorowi zarządzanie pod jednym prostym warunkiem, żebyście się wszyscy państwo porozumieli między sobą, żeby uniknąć takiej sytuacji, w której kontynuujemy takie podziały i konflikty, które tam są. Do tej pory, ja mogę się opierać, a mamy za sobą, proszę mi wierzyć, dziesiątki spotkań, dziesiątki dokumentów w tej sprawie, pomimo tego, że wyznaczaliśmy sobie 2 lata temu półroczny termin, kiedy taka formuła będzie wypracowana, do tej pory taka sytuacja nie była. Mamy inną sytuację. Poszczególne stowarzyszenia albo spółki mówią tak, my jesteśmy gotowi przejąć administrowanie na całości, ale to nie jest to samo, bo dzisiaj mamy 3 przestrzenie i 3 administratorów, którzy do tej pory nie zbudowali jednolitej koncepcji porozumienia się w zakresie administracji. A dzisiaj sprzątanie, utrzymanie, parkingi, czystość, bezpieczeństwo, regulamin funkcjonowania hali wymaga dzisiaj. Prawo jest tutaj. Drodzy państwo, mamy dzisiaj przed sobą sytuację, w której chcemy złożyć taką propozycję na rzecz kupców. Będziemy, dialog prowadzimy. Hale targowe zalegają miastu. Dlaczego my nie chcemy jednego administratora mieć razem z nami? Dlaczego? Bo kradli, ile zalega miastu? Nie chcemy ucyka! Nie chcemy ucyka! Administrator musi prowadzić. My chcemy dialogu, nie monologu. Drodzy państwo, dzisiaj państwo mówicie tutaj, że chcecie dialogu, tak. Tylko ten kłopot jest dialogiem też między państwem. Ja o tym mówię. Dzisiaj jesteście tu państwo.
jesteśmy razem, jesteśmy razem. Przyjmuję od Państwa tą petycję. Będzie ona bez wątpienia przedmiotem prac Rady Miasta, Kolegium Prezydenta, samego Prezydenta w momencie, w procedurze podejmowania decyzji. Chcemy być obecni przy tym. Ja jestem głęboko przekonany, że jeżeli ktoś z Państwa ma jakby pytania, wątpliwości, to myślę, że warto zwrócić się do swoich administratorów o to, żeby pokazali te dokumenty, korespondencję, którą cały czas, bo niezależnie od spotkań, których mamy za sobą dziesiątki, mamy za sobą przecież licznie wymienioną korespondencję, więc cokolwiek tu mówimy jest zbudowane w oparciu o dokumenty, więc jeżeli ktoś z Państwa ma wątpliwości, to myślę, że w rękach administratora są te dokumenty. Ja przejmuję te dokumenty i na pewno będziemy analizować Państwa stanowisko w momencie, kiedy będziemy procedować w tej sprawie i wierzę w to, że to, co leży na sercu zarówno miastu, jak i państwu. Bo jak zbliżałem się tutaj do Państwa, to Państwo powiedzieli, tutaj taki padł okrzyk, który szczerze mówiąc jest mi bardzo bliski, że hala jest nasza. Ja chciałbym tylko powiedzieć jedną rzecz. Hala jest nasza, czyli Gdynian. I potraktujmy to jako wspólną przygodę. Jesteście Państwo tymi, którzy tam mają prowadzić działalność gospodarczą. Jesteście Państwo z tymi, ale drodzy Państwo, ja myślę, że tak. Ja mam takie głębokie przekonanie, że tak jak to bywa najczęściej w Gdyni, możemy się nawet czasem bardzo różnić zdaniem, ale się słuchamy nawzajem, że mamy taką szansę wypracowywać takie rozwiązania, które są rzetelne z punktu widzenia miasta, nie budzą wątpliwości, kto w jakim interesie tu przechodzi, kto tak naprawdę chce zarabiać na administrowaniu. Proponujemy Państwu taki model i do tego modelu jesteśmy przekonani, że jest najlepszy, w którym podmiot publiczny jako miasto będzie tak jak każdy inny lokal administrował, a Państwo będziecie zarabiać pieniądze na prowadzonej działalności gospodarczej. Nie, na nie Państwo, a miasto będzie czyniło inwestycje. Jestem przekonany, że to jest dobry pomysł na przyszłość hali, która mam nadzieję będzie przedmiotem. Lichwiarska stawka gruntu. Mamy dzisiaj sytuację, w której macie Państwo stawki czynszu i chcę powiedzieć, że w umowach proponowanych nie jest w ogóle przedmiotem analizy jakakolwiek podwyżka tych stawek. My chcemy obniżki! Zdecydowanie obniżki! Oczekiwać stawek czynszu. Na razie jesteśmy na etapie... Rozumiem. Nastawiał Pan na markety w Kołowali. Drodzy Państwo, spokojnie. Dzisiaj jesteśmy na etapie, że w ogóle musimy jakby przekonać Radę Miasta do tego, żeby odstąpiła od czegoś, co jest zasadą. Bo, drodzy Państwo, może musimy sobie troszkę osadzić naszą rozmowę w realiach. 20 lat temu, na 20 lat, zawarto umowy, których koniec kończy się z końcem tego roku. I to jest umowa, która kończy funkcjonowanie umów w tym systemie. W międzyczasie coś przez Pana Prezydenta mieliśmy obiecane. Nie dotrzymał Pan słowa do dzisiejszego dnia. Każde moje słowo, które ma poświadczenie w postaci dokumentów, jest słowem zrealizowanym. W przeciwieństwie do Państwa, którym bardzo często padały... Możemy mieć różne zdania, zachęcam do czytania dokumentów. Ja tylko powiem mamy świadka rzeczy, w postaci Pana Stasiaka. Jest świadkiem rozmów między nami. I nasze nie rozmowy... Słowa. W czym nie dotrzymał słowa? Konkretnie. Ale konkretnie. Konkretnie? Symboliczna złotówka. Jaka symboliczna złotówka? Symboliczna złotówka. Kto jest właścicielem pawilonu, otrzyma grunt pod swój teren za symboliczną złotówkę? Znaczy nigdy... To były Państwa... Pana słowa, Panie Prezydencie. Pan Prezydent Stasiak jest świadkiem. Proszę uprzejmie zapytać. Deklarowanie... Proszę uprzejmie zapytać. Zna Pan takie miejsce, gdzie się wprowadza działalność... Tutaj mamy świadku, Panie Prezydencie. To Pan powiedział. Nie ma takiej opcji. Wymyśla Pan... Naprawdę, drodzy Państwo. Drodzy Państwo, ale będę, ale drodzy Państwo, teraz ja będę. Bardzo dziękuję. Ja przyjmuję teraz tę petycję. Jeżeli Państwo żyjecie w takim przekonaniu, że obojętnie, czy to jest hala targowa, czy to jest ulica Świętojańska, czy to jest Chylonia, czy to jest inne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, można taką działalność gospodarczą prowadzić, nie ponosząc kosztu, to myślę, że mielibyście Państwo duży kłopot, żeby taki pogląd... My chcemy koszty, ale rzeczywiste. Ale niezależnie od kosztów, jak każdy, kto prowadzi... 20 kto by budował halę zewnętrzną? Kto by budował, się pytam? Halę zewnętrzną! Dobrze. Proszę nam powiedzieć, Panie Dobrze. Prezydencie! Ale przecież to jest jasne. Kto by budował? Kupcy by budowali tą halę za własne pieniądze! Ale... Kto ją remontował? Właśnie, kto ją remontował? Kto remontował 20 lat halę? Kto dewastuje? Zadajcie pytania, na które Państwo czasem niestety ze smutkiem stwierdzam, znacie doskonale odpowiedź. Natomiast powiem tak, jeżeli chcecie Państwo przekonywać nas,
jeżeli państwo chcecie przekonywać mieszkańców Gdyni, żeby to zaakceptowali, drodzy państwo, bo te działania muszą być tak samo transparentne z naszej perspektywy, jak być uczciwe w stosunku do tych, którzy prowadzą w innym miejscu działalność gospodarczą. Hala targowa musi być pięknym, atrakcyjnym obiektem. Cieszymy się bardzo, że tam ludzie pracują. Hala ma być na bogatych, proszę państwa. Mam na bogatych. Ja myślę, że to wszystko. Panu, to rękawiczka zwiera, chodzić na kupę na drodze. Drodzy państwo, bardzo serdecznie dziękuję za tę petycję. Na pewno będziemy jeszcze długo dyskutować. Trochę... Chcemy spotkania z władzami miasta. Jak drodzy państwo, spotkania odbywają się cyklicznie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się odbywało. Bardzo serdecznie dziękujemy. Proszę państwa, 31 stycznia zeszłego roku złożyłem na ręce w kancelarii, adresując do pana prezydenta Szczurka, spotkanie z kupcami Gdyńskiej Hali Płaskiej Łukowej. Dziś mija rok i 4 miesiące i do dzisiejszego dnia nie dostałem żadnej odpowiedzi. A ile w międzyczasie odbyło się spotkań? 10, 15? Ale z kim? Z panem? Absolutnie nie. Z urzędnikami bezpośrednio prowadzi w imieniu miasta pan prezydent Bogusław Stasia. Bo decyzję w tym mieście tylko pan podejmuje, panie prezydencie. To jest taka iluzja. Nie iluzja, to jest rzeczywistość. To jest rzeczywistość. Dobrze. Umówmy się tak, żebyśmy... Bardzo proszę, byście państwo... Możemy mieć radykalnie różne poglądy, ale przestaniemy z sobą rozmawiać, jak będziecie państwo używać argumentów oczywiście nieprawdziwych. Panie prezydencie! Proszę państwa, na poprzednim spotkaniu pan prezydent Stasiak w momencie omawiania wizji złożonej przez propozycji wspólnej administracji hali targowej, halą targową Stowarzyszenia Kupców Hali Łukowej, bez Hali Łukowej, ponieważ nie podjęli rozmów z nami. I oni dzisiaj zostali na hali handlować, więc mamy pytanie, czy oni wiedzą więcej niż my, dlaczego oni wiedzą więcej niż my o swoim w tym momencie. Obiecał pan, panie prezydencie Stasiak, zorganizować nam spotkanie 18 kwietnia. Czekaliśmy bardzo długo, po naszych telefonicznych, dzień w dzień po 2-3 razy dzwoniliśmy do sekretariatu, nie było pana, wyszedł pan i tak dalej, spokojnie czekaliśmy. Jak złożyliśmy zawiadomienie o proteście właśnie w związku z brakiem informacji z Urzędu Miasta, to nagle, proszę państwa, urzędnicy w ilości bodajże 10 osób pofatygowali się na hale rozdawać pisma, wpisywać ludzi, czy dostali do wglądu prasie te pisma. Nie dostaliśmy, że mamy rozdać kserokopię, poinformować kupców. Zrobiliśmy spotkania na ławach, żeby wszystkim wytłumaczyć. Na to wczoraj urzędnicy rozdawali, pofatygowali się, których nie ma w Urzędzie Miasta, jak my przychodzimy na halę w ilości też pewnie 10 czy 12 sztuk, rozdawać kolejne pismo. I proszę państwa, co nam urząd proponuje? Podpisać z państwem umowy od 1 stycznia 2013. Rzeczywistość, panie prezydencie, jest taka, że nawet według uchwały o nieruchomościach macie prawo, to nie jest żadna łaska. Mamy zagwarantowane w poprzednich umowach przedłużenie czasu umów w momencie, jeżeli teren nie zostanie przeznaczony na inną działalność. Teren nie został przeznaczony. Drugie, nas interesuje nie kiedy umowy się zaczną, tylko kiedy się skończą. I panie prezydencie, nie jest korzystne dla kupców podpisanie umowy bezterminowej. Pewnie co z dwumiesięcznym wypowiedzeniem? Mamy też pytanie, czemu kupujecie pawilony na środku hali, znaczy na hali, są nieczynne od ponad roku. Owszem, odkupiliście nakłady od kupców, płacicie do nas eksploatację, ale hala dzięki takim działaniom wygląda, jak my byśmy... To jest świadome działanie. To jest świadome działanie, pytają się, co z tą halą. Dobrze pan wie o tym. To prawda, że są plany Urzędu Miasta. Super taktykiem. W przyszłości, ja nie mówię teraz, jutro, pojutrze, bo przypuszczam, że fundusze unijne, jakie państwo uzyskacie, to nie będą za rok, tylko najmniej 2-3. Dam przykład wyposażenia hali w sygnalizację pożarową. Hala Rybna i my na hali Rybnej z 11 kupców ponieśliśmy koszt zgodnie z nakazami Straży Pożarnej. Parę lat temu wyposażyliśmy cały obiekt w system przeciwpożarowy. Hala Łukowa nie. Pan nam stawia argument, że my nie możemy się tylko z zarządem tam porozumieć.
bo kupcy są z nami. Proszę zobaczyć, kupcy tam handlujący przyszli z nami. I nie może pan, panie prezydencie, stawiać warunku. Znaczy nie może, oczywiście, że pan może. Prosimy, żeby pan nie stawiał nam warunku, że jeżeli jedna osoba, pan Łucy, nie chce z nami rozmawiać, bo tak nam powiedział, że nie chce z nami rozmawiać, bo on się dogaduje z Urzędem Miasta, ja cytuję słowa pana Łucyka, i on weźmie całą administrację, a na miejscu targowiska będzie parking. To proszę powiedzieć, jak nasi koledzy kupcy mają handlować, nie mając perspektywy przyszłości. Powiedział pan gdzieś na spotkaniu, że Gdynia jest miastem już bogatym, kiedyś w przyszłości taka nie była. To proszę, pomóżcie nam wybudować nowoczesny obiekt. Przecież to będzie na gruncie miasta, czyli na gruncie właściciela. My chętnie podejdziemy do każdej rozmowy. Pozwólcie kupcom zachować tą halę. Obawiamy się jednego. W tej chwili wejdzie ABK z remontami, bo nie dokończyłam, że system przeciwpożarowy, głośno opisywany w mediach, kosztował Urząd Miasta 5 milionów złotych. Nas kosztował 160 tysięcy. Na cały plac, na ten. Na spotkaniu, nie, bo ja muszę dokończyć, panie prezydencie, bo pan jest wspaniałym mówcą. Bardzo się cieszymy, że pan reprezentuje nasze miasto. Ale proszę dać nam, skromnym kupcom, też zabrać głos. Na spotkaniu pan prezydent Stasiak powiedział, że miasto w tej chwili nie ruszy z żadnym remontem na halę, bo nie macie pieniędzy. Dwa dni później w ratuszu czytamy, że miasto ogłosiło przetarg na robienie zadaszenia nad halą Łukową za 5 milionów euro. No więc są pieniądze na remont hali, czy nie ma? Szanowni Państwo, myślę, że biorąc pod uwagę stan istniejący, może tak troszkę odwrotnej kolejności niż Pani Bożena, tutaj będę o tym mówił. Mianowicie tak. Z jednej strony mamy potrzebę zainwestowania realnych pieniędzy w pewną docelową wizję hali, tak żebyśmy wszyscy byli z niej dumni. Tak jak jeszcze raz podkreślę, hala jest nasza, ale nasza to znaczy wszystkich Gdynia. Państwo tam prowadzicie działalność gospodarczą, ale ona pełni funkcję i w takim charakterze ma sens, że ona służy wszystkim mieszkańcom. I nie dzielmy ich, biednych, bogatych, dla wszystkich. W hale trzeba zainwestować pieniądze w dwóch wymiarach. Tych, które rozpoczynamy działanie, nie będziemy czekać na żadne pieniądze europejskie, kiedy w grę wchodzą przepisy sanitarne, przepisy popożarowe. Trzeba wykonywać nagle, bieżąco, wiele takich spraw, które nie wymagają zwłoki. Są to poważne sprawy. Bardzo często w tych inwestycjach musimy poprawiać niestety takie działania, które były realizowane przez kupców, ale w zakresie, który nie odpowiada oczekiwaniom formalnym. W związku z tym jesteśmy dotychczasowi administratorzy są administratorami, ale właścicielem tego obiektu jest miasto. W związku z tym my teraz zwalniamy odpowiedzialności. Drugi etap to pieniądze europejskie. Rzeczywiście być może w przyszłości, mam taką nadzieję, albo z pieniędzy miasta, albo z pieniędzy skorzystanych z funduszy europejskich zrealizujemy przebudowę. I pytała Pani tutaj także o to, po co są te pawilony. Te pawilony po to tylko są, żeby gwarantować najbardziej przyjazny sposób dokonywania remontów. Bo przy niektórych remontach trzeba stworzyć taką sytuację, że w niektórych przestrzeniach trzeba wyjąć działalność gospodarczą. Nie będziemy nikogo wyrzucać stamtąd, tylko po to mamy ten zasób, żeby pozostałych kupców przesuwać do miejsc, które są wolne, tak byśmy wspólnie realizowali projekt dotyczący dostosowania. Na początku jeszcze raz powtórzę, aspektów technicznych wynikających z przepisów proszy, przepisów sanitarnych. W drugiej fazie miasto będzie realizowało, miasto się czuje odpowiedzialne za obiekt. To jest majątek miasta, no my nie mamy prawa zaniedbać tego majątku. Więc naszą powinnością jest doprowadzenie do tego. I teraz tak, panowie przez 20 lat mówicie, kto wybudował ten obiekt. No, drodzy Państwo, ja myślę, że nie ma tutaj osoby na tej placu, która nie ma świadomości tego mechanizmu. Gdyby nie inwestycja kupców, która powoduje dzisiejszą sytuację, drodzy Państwo. Bo każda umowa na czas określony ma jeden skutek. No z panem prezydentem Stasiakiem należymy do tego bardzo już nielicznego grona samorządowców, którzy w tamtym czasie już pracowali w administracji. Nam się wtedy, wszystkim państwu i nam się wtedy wydawało, że 20 lat to jest w ogóle jakaś tak odległa cezura czasowa, że właściwie prawie na wieczność to regulujemy. I jakiejkolwiek cezury czasowej, bo państwo dzisiaj proponujecie, żeby zawrzeć umowy dotyczące określonego czasu. Tylko od razu powiem tak, rozumiem, że państwu chodzi o to, żeby po kolejnym okresie znowu tu się spotkać na ulicy.
My proponujemy coś, my proponujemy coś, co powoduje, umowę, wszystkie lokale użytkowe w mieście, jeśli Państwo chcecie sobie sprawdzić, to proszę się przejść po wszystkich mieszkaniach, lokalach komunalnych, to lokale, które najsilniej chronią lokatora, najemcę i miasto w postaci czynszów na czas oznaczony. Miasto z definicji zajmuje na czas nieoznaczony, wyjątkiem jest czas oznaczony. On był związany z inwestycją, gigantycznymi pieniędzmi, wielkimi pieniędzmi, którzy wyłożyli w tamtym czasie kupcy. I wtedy powiedzieliśmy tak, skoro, i umowa polegała na tym, że skoro kupcy wydają na 20 lat tę umowę, i teraz gorąco zachęcam do lektury tej umowy, i nie mówi do końca rzeczy wynikających z tej umowy pani Bożena, mówiąc, że tam jest klauzula przedłużenia. Ta umowa niestety właśnie jest umową na czas oznaczony i ona się kończy. Niestety zakłada bardzo precyzyjnie koniec tej umowy i nie czekamy do końca tej umowy, bo ta umowa trwa jeszcze, drodzy Państwo, 7 miesięcy. Chcemy w okresie wakacyjnym zawierać umowy. Ale jakie umowy, panie prezydencie? Zawierać zgodnie? Bez uzgodnień kupców państwo będziecie sami tworzyć umowę? Chcemy być świadkami tej umowy, drodzy Państwo, ja jeszcze raz powiedział, to może tak, wróćcie Państwo, chcemy my, to znaczy kto? Kupcy czy administracja? Kupcy. Znaczy, drodzy Państwo, umowy do tej pory, czyli administrator. Administrator, dlaczego, drodzy Państwo, wezwaliśmy, bo tak pani Bożona trochę powiedziała w kategoriach pewnego wyrzutu, że poszli urzędnicy i sprawdzali, czy doręczono umowę. Drodzy Państwo, bo mieliśmy niestety potwierdzoną w wielu miejscach informację, że nasz administrator, nie stowarzyszenie, bo stowarzyszenie jest także administratorem, czyli ma obowiązek wykonywać polecenia właściciela, nie wywiązało się ze swojego obowiązku poinformowania kupców, że przygotowywany jest projekt uchwały dotyczący zawierania umów. Druga rzecz jest taka, że jeżeli Państwo dzisiaj sięgniecie do wszystkich własnych dokumentów... To jest nieprawda, dementuję to od razu. Myśmy to przeczytali wszystkich kupców na zebraniu. Dobrze. Pan prezydent chyba nie jest świadomy, co tego, co mówi. Naprawdę. Mieliśmy uzasadnione wątpliwości... Jakie wątpliwości? Są tutaj kupcy. Czytaliśmy kupcom tą uchwałę? Nie mam żadnej wątpliwości, że wszyscy, którzy tu są, to przeczytali, ale jeżeli Państwo chcecie zbadać, to no, jak powiem, miasto działa nie na zasadzie, że ja sobie opowiadam jakąś historię, tylko jeśli Państwo chcecie, to ja usiądę i pokażę Państwu, bo za każdym razem, jak ktoś zadawał to pytanie, to one są dostępne, kto potwierdził, że dowiedział się, ale drodzy Państwo, administrator miał obowiązek, pytaliśmy też o to, kto jest pracownikiem, kto jest właścicielem. Pan administrator również, pani Bożena jako administrator miała taki obowiązek i wykonała go, ale nie w pełnym zakresie. I to jest moja ocena jako osoba. Mam prawo dokonywać oceny. Państwo jesteście z jednej strony stowarzyszenie, ale my jesteśmy administratorem. I to jest obowiązek egzekwowany od każdego administratora. Dzisiaj umowa na czas nieoznaczony ma taką cechę, że państwo i administracja prowadzona przez miasto, że kończy się okres konfliktów między kupcami. Mnie się szczerze mówiąc nie bardzo chce wnikać w relacje, między państwem pustującymi, między państwem pustującymi nie ma. Czy są konflikty, się pytam? Tu między państwem nie ma żadnego. Tu między państwem nie ma żadnych wątpliwości, ale drodzy państwo, dzisiaj taka sama część państwa została na hali i handluje. Drodzy Państwo, ja idę tak. Myślę, że wyraziliśmy z grubsza swoje przekonania i poglądy. Ja chcę powiedzieć o jednej rzeczy. Tak jak do tej pory, administrator ani stowarzyszenie nie było podmiotem, z którym miasto negocjowało umowy poszczególnymi kupcami. Administrator ma swoją umowę, a to kupcy mają z miastem umowę i administrator nie będzie właścicielowi, bo świat postawiony byłby na głowie, gdyby administrator właścicielowi narzucał, w jaki sposób ma zawierać swoje umowy najmu. Najpierw chcemy wszystkim kupcom zagwarantować spokojne funkcjonowanie w normalnych warunkach w przyszłości, a potem rozstrzygać kwestie administratora. Dzisiaj, po różnych doświadczeniach i różnych próbach, dzisiaj, ja jedno zdanie już kończę, to jest ostatnie moje zdanie. Dzisiaj
Mamy taki pogląd, że administrator publiczny będzie właśnie sposobem na wyjście z impasu polegającego na nie do końca prostych iracjach między samym środowiskiem. Proszę Państwa, czy tak rozmawiamy z naszymi władzami miasta? Niejednokrotnie. Co Państwo zrozumieliście? Czujecie się bezpieczniej? Dobrze. Zaprasza się nas na spotkanie. Wysłuchamy pięknie jednego, drugiego pana prezydenta, ale wracamy do was i co mówimy? Nic nie wiemy. Tak, dokładnie. Boże, coś będą robić. My chcemy, panie prezydencie, to obiecano nam, pan nam to obiecał, że będziemy brali udział w tworzeniu, ja jestem, jak pan wie, od początku stowarzyszenia. Pan wówczas zaczynał, był pan przewodniczącym Rady Miasta. Współpracowaliśmy wówczas nad wizerunkiem hali targowej. I przez następne lata też pan obiecywał, nie dam skrzywdzić kupców. Nie chcielibyśmy, żeby to był tylko slogan. Mam jeszcze jedno pytanie. Gdynia miastem ludzi przedsiębiorczych. Proszę powiedzieć, jaki pan ma dla nas program drobnych kupców? Jak my mamy konkurować z wielkopowierzchniowym, z Biedronkami, z Lidlami, gdzie pan dał słowo prezydenta miasta, że za pana kadencji nie powstanie miejsce Gdynia, żaden obiekt. My nie jesteśmy przeciwni zachodniemu inwestorowi. Tak. Tylko pytamy, jakie mamy mieć szanse. Pan prezydent zaczekał przy tym. Przepraszam. Bo ja nie. Proszę powiedzieć, jak ma pan program? Jeszcze moment. Poza wybudowaniem drogich pawilonów, rzucenia nie wiadomo ile pieniędzy w hale i przerzucenia w czynszach, bo pewnie, że teraz nie ma czemu podwyższać czynszów ludziom. No i żebyś nic nie zrobił. Jak i tak jesteśmy zadłużeni. Zadłużeni jesteśmy po tyle. Wszelkie opłaty. Za tą stawkę, którą pana prezydent proponuje. Tak samo przez państwo. ZUS-y, nie ZUS-y. A co się dowiadujemy? Że teraz raptem jest pomysł opodatkowania zagranicznych firm. Więc co oni robią z pieniędzmi? Czy dostaje pan duże pieniądze z Reala i tak dalej? Nie, wysyłają pieniądze. Pieniądze wysyłają do swoich siedzib, czyli do miast, gdzie mają zarejestrowaną działalność. Prosto. A my utrzymujemy. Oczywiście jest pan ojcem tego miasta, szanujemy to, podziwiamy. Ale proszę nie mówić, że hala jest ale niech pan szanuje nas. My też jesteśmy. Bo pan nas nie szanuje, panie prezydencie. My, proszę pana, panie prezydencie, zna pan historię Gdyni? Proszę jeszcze, kto się nie doczytał, bo dopiero będziemy ją czytali, przypomnieli sobie, to kupcy wymusili na władzach Gdyni, w encyklopedii tak pisze, w 1936 roku budowę hali, za swoje pieniądze. I my też nie chcemy żadnej łaski. My chcemy móc pracować spokojnie i dysponować swoimi pieniędzmi i mieć wpływ na te koszty przede wszystkim. Na hali jest jeden punkt, zapalmy się na zobaczenie. Jeżeli Państwo, ja gorąco zachęcam do myślenia o hali w kategoriach takich, że jesteście Państwo bardzo ciekawym miejscem dla realizacji zakupów wszystkich Gdynian. Proponuję ich nie dzielić na bogatych i biednych. Ja wierzę w to, że możecie Państwo zaproponować taką formułę i też nie gniewajcie się Państwo także na tych Gdynian, którzy zamiast na hali idą do supermarketu. Bo myślę, że musimy szukać formuły, której musimy właśnie z tego powodu. Jak będzie uczciwa konkurencja, to nie ma problemu. Jeżeli będziecie w stanie... Nie, nikogo nie dzielę na lepszych i gorszych. Wie pan, to jest taka... Kto ma mikrofon i głośnik? Nie. Ja mam najdużo. Myślę, że nasz pomysł na... Mnie pan nie przekonuje, jako gdynianina. Rozumiem. Jestem mieszkańcem tego miasta i bardzo mi przykro. Tak to, drodzy Państwo, jest, że jakby trzeba szukać wektora bardzo różnych spojrzeń. Ja rozumiem, że Państwo macie taką perspektywę. Rozumiem, że nie ma takiego cudu gospodarczego i pewnie każdy z Państwa, gdyby ktoś powiedział, tak jak tu kolega wymyślił, że miasto mu proponowało za złotówkę. Nie wymyślił, a to są pana słowa, świadków mam na to. Pan prezydent Staszek jest świadkiem. Ja jeszcze raz powtórzę, nasz pomysł dla hali jest taki. Zrobienie tak naprawdę pierwszego kroku w postaci
stabilizacji pracy kupców. Tam państwo, tam państwo, proszę nie wymyślać, że będzie rewolucja, bo dlatego zaczynamy od kupca, bo tak, zaczynamy od kupców, żeby kupcy mieli swoje umowy, czyli mieli pewność, co robią. Drugim krokiem, określenie administracji, trzecim krokiem będzie koncepcja przebudowy, wynikająca z obowiązków, które narzucają służby, bo po prostu bezpieczeństwo i wymogi tego obiektu wymagają przeprowadzenia niezbędnych prac i te prace nie będą tym razem państwa obciążać, tylko będą obciążały budżet miasta. I na tym polega to, co jest wsparciem tak naprawdę z punktu widzenia. Ale jak rozumiem, pani chce prowadzić działalność na handlu. I w pierwszym kroku, jeszcze raz o tym powtórzę. W przyszłym miesiącu, i tak jest od wielu miesięcy przygotowany, że na czerwcową sesję Rady Miasta trafia projekt uchwały, który mówi tak. Kupcy na hali nie będą startować w jakichś przetargach, tylko z tymi, którzy handlują, zawieramy umowy. I te umowy... Na czas nieokreślony, proszę Państwa, na czas nieokreślony, można umowę wypowiedzieć do Rozróżnijmy dwie rzeczy. Czy pan mówi o tym, co było wybudowane 20 lat temu, czy pyta pan mnie, pan, kto wybudował halę? Ja mówię o tym, co było budowane 20 lat temu. To jest tylko wybudowanie tego obiektu i stąd była decyzja od 20 lat. I miał pan doskonale tego świadomość. Ja wiem, bo miasto dzisiaj, miasto ma plany zrobienia tam warunków, dlatego od tego zaczniemy. Zawrzemy z kupcami umowy, które będą gwarantowały państwu pobyt w tym miejscu. Panie prezydencie! Jeżeli państwo proponuje okres na czas nieoznaczony, czyli nieskończony. Mogę zapytać? Panie prezydencie, jeśli nam pan tak sprzyja, dlaczego nie zaprasza nas pan do tworzenia tych umów? Proszę mi teraz... Proszę państwa, no to już jest jawna nieprawda i myślę, że możemy się tak nakręcać. Z tymi tu państwem, którzy tutaj stoją, w państwa imieniu, spotykaliśmy się od 10 lat dziesiątki razy i rozmawiamy o wszystkich elementach. Słuchamy uważnie. Jestem troszkę rozczarowany. Znaczy ja rozumiem, że prawo podejmie zebrania... Zaprasza do tworzenia umów. Za każdym razem, proszę. Czy prosiliśmy państwa 2 lata temu, 5 lat temu, żebyście państwo sformułowali swoje propozycje? No na ile lat żądacie umów? Jeszcze raz, umowy, które są zawarte, są relacją miasto na ile lat? Administracja dzisiaj nie ingeruje w treści umów. Każdy kupiec nie ma umowy z administratorem, tylko z miastem. Każdy kupiec to jest stowarzyszenie, tak, jedna spółka, druga spółka. Macie państwo świadomość, dlatego, że każde środowisko kupieckie mówi różnym głosem. Bardzo serdecznie dziękuję za tą petycję. Starałem się państwu w miarę spokojnie i tak Będziemy umów na 20 kolejnych lat. Nam to wystarczy. Nie musi pan nam dać na zawsze. Proszę sformułować postulat, ja nie umiem powiedzieć, bo to jest decyzja Rady Miasta. Nie umiem powiedzieć, czy one są lepsze, czy one są gorsze. Proszę z punktu widzenia państwa, zanim tylko państwo podpiszą taki wniosek, to ja gorąco każdego z państwa osobno zapraszam, żeby poszedł do jakiegoś zaprzyjaźnionego prawnika i zadał. Ja nie pytam zarządu stowarzyszenia, tylko zapytam państwa kupców, żebyście państwo zadali proste pytanie, co z punktu widzenia kupców jest lepsze. W moim najgłębszym przekonaniu umowa na czas nieoznaczony jest dużo silniejszym prawem niż umowa na czas oznaczony. Jeżeli państwo będziecie przekonani, to dzisiaj rozstrzygamy w czerwcu tylko jedną rzecz. To jest po prostu najgorsza umowa, jaka może być dla nas. Dobrze, to jest najgorsza umowa. Rozumiem, że czekam na państwa sprawę. Dzisiaj chcemy rozstrzygnąć jedną rzecz, odpowiadając pani na pytanie.
bo to Rada Miasta musi zrobić uchwałę. I to będzie procedowane w przyszłym miesiącu, że kupcy nie stają do przetargu, tylko ci, którzy prowadzą działalność, będą tam pracowali dalej. Macie Państwo czas, żebyście Państwo sformułowali swoją umowę. No, to proszę je dokładnie przeczytać. Umowy się kończą, właśnie dlatego, że są na czas niestety oznaczone. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Dziękuję za tę petycję. Będziemy się nad nią pochylać i pracować nad tym materiałem. Ale jeżeli Państwo spodziewają... Jeżeli Państwo... Po prostu obiecku nie jest ważne. Będziemy dalej tam. Proszę nam to powiedzieć. Tak, nie będzie żadnej osoby, która ma umowę na hali, nie będzie żadnej umowy, jeżeli nie będzie żadnej osoby, ale proszę, pani zadała pytanie, ja na to pytanie odpowiem, bo myślę, że ono jest sednem państwa niepokoju. I dlatego nie czekamy z tym do grudnia, tylko robimy to teraz. Nie będzie żadnej osoby na hali, która ma dzisiaj zawartą umowę, której nie zaproponujemy wiążącej od 1 stycznia kolejnej umowy na korzystanie z przestrzenią na warunkach finansowych do tych projektów. Dzisiaj nie przewidujemy żadnych zmian w zakresie tego, co jest realizowane na terenie hali. No dzisiaj, ale kiedy? Jeszcze raz powtórzę. Dzisiaj rozpoczynamy od tego elementu, a w przyszłości po to mamy zasób. Jeżeli będzie z powodów technicznych potrzeba przesuwania kogoś, to nie będziemy nikogo wyrzucać z tej hali, tylko zaproponujemy inną lokalizację. No właśnie nie. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Dziękuję za postulaty. Że dzisiaj nie jest naszym celem, dzisiaj nie jest naszym celem przesuwanie tylko kogoś. Panie prezydencie, w imieniu wszystkich kupców gdyńskiej hali informuję pana, że jedynym punktem zapalnym między kupcami jest jedna osoba, pan Łucyk. Nie toleruje pan jego przestępcze działania. Przykładem jest pan Spener, któremu zamknął pan Łucyk pół roku trzy pawilony do dzisiejszego dnia, pomimo waszej decyzji, łaskawie nie raczy mu otworzyć. To jest skandalem, bo pan tego człowieka toleruje. Szanowni Państwo, niestety właśnie to jest to, czego się troszkę obawiałem i to jest jakby kwintesencją problemu. Drodzy Państwo, nie jest rzeczą miasta mówić, który kupiec jest lepszy, gorszy. Nie chcemy robić Państwa konflikty. Pani jakby tu wiedzi, pana słowa dowodzą. No tak, no przed chwilą mieliśmy piękne świadectwo, ale ja nawet powiem, proszę Państwa, ja powiem nawet więcej. Nie jest moją rzeczą rozstrzygać, kto ma rację. Bo może pan, nie to wiem. Sam panowie w sądzie, bo sąd jest od tego, żeby to rozstrzygać. Ale faktem jest, nie budzący wątpliwości, że te emocje, które towarzyszą, bardzo ostre, wymagają trochę spokoju. Ja myślę, że państwo, którzy tutaj wszyscy jesteście, chcecie przede wszystkim zajmować się handlem. I szkoda państwa czasu, żeby tutaj być. A naszym celem jest pokazanie, przekonacie o tym państwo w przyszłości, że krok po kroku stabilizujemy sytuację. Mnie nie interesują wojny między stowarzyszeniem a spółką, spółką a stowarzyszeniem. No ja przed chwileczką, pan przed chwileczką... Jest jeden punkt za panem. No, okej. Bardzo serdecznie dziękuję. 800 000 do Urzędu Miasta z tytułu zalegania za przejście. Drodzy Państwo, dobrze, oczywiście, proszę Państwa, ja chcę powiedzieć tak. Na hali targowej, jak Państwo doskonale o tym wiecie, jest wiele osób, które zalega z płatnościami. 800? Wiele 800? Osób, ja jestem, powiem tak, a Państwo dzisiaj... 800 tysięcy, Panie Przewodniczący, chcę powiedzieć, że dzisiaj... Starałem się Państwu powiedzieć jedną rzecz, a Państwo mówili na początku zgodnie, że jest pełna zgoda, że jest sielanka i w ogóle Państwo tego nie rozumiecie. Dzisiaj koledzy to z przodu, no właśnie pokazali tak naprawdę. Do pewnego momentu, tylko jak przychodzą inni kupcy, to mówią tak, my jesteśmy też zgodni, my jesteśmy dogadani, tylko tamtych nie lubimy. Drodzy Państwo, nie ma takiej rzeczy. Znaczy, jak ja doczekam takiego dnia, kiedy pan Spener poda rękę panu Łucykowi, i oni się spotkają, wypiją razem kawę, to ja będę wierzył w to, że kupcy się dogadają. Życzę wszystkiego dobrego, życzę miłego dnia. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo się cieszę z tego
wyrazu entuzjazmu dla tego, o czym rozmawiamy. Jest, jak Państwo doskonale wiecie, trwa od godziny sesja Rady Miasta. Ja zamiast być na sesji jestem z Państwem. Rozmawiamy przez godzinę i myślę, że... Tak jak zalegają miastu członkowie stowarzyszenia. Tak. Tak. Niektórzy zalegają, niektórzy nie. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję za petycję. Do zobaczenia i będziemy pewnie jeszcze się raz spotykać. To był niewygodny właśnie temat. Wyczytałem wiki. Panie prezydencie, wyczytałem w Wikipedii, że pan jest prawnikiem. Kiedy pan był na kanale? Czy to prawda? Pan się tym nie interesuje. Wie pan, panie prezydencie, jako prawnik, że umowa, która mówi o czasie nieokreślonym, można w 3 miesiące rozwiązać. A wie pan, że umowę na czas określony też? Znaczy, wie państwa, mam wykształcenie prawnicze, ale ja nie chcę państwu mówić, co państwo macie robić ze własnymi umowami. Ja tylko wyrażam swój subiekt. Proszę państwa, ale jeżeli pan pozwoli, to ja skończę zdanie. Jeżeli państwo, ja państwa namawiam tylko do jednej. Bardzo proszę, serdecznie zapraszamy, będziecie państwo jak zawsze mile widziani. Życzę Państwu także jednej rzeczy, żebyśmy się wspólnie zmierzyli z jeszcze jedną przygodą, która myślę, że jest przed nami. Żeby hala była ponownie atrakcyjnym miejscem robienia zakupów. I dlatego musimy podjąć wspólne działania, ani osobno państwo, ani osobno miasto, tylko razem, żeby rzeczywiście ta hala wyglądała. I takie mamy plany. Chcemy to robić w zgodzie, chcemy to robić w zgodzie z wszystkimi. Jestem przekonany, że będziemy w stanie to zrealizować. Jeszcze raz bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w naszej wizji rozwoju hali daliśmy 16 projektów zrobionych przez Politechnikę Gdańską. Do Rady Miasta, do Prezydenta. Prezydent na początku był zaskoczony takim projektem, takimi projektami. Potem odesłał te projekty przez kierowcę. Po 1,5 roku. Bez komentarza i bez pism. Radni, poprzyjcie nas! Radni miasta Gdyni, poprzyjcie kupców! Uwaga! Zaraz, idziemy na balkon. Tak, do radnych idziemy na balkon. Na balkon. Zostawcie halę! No co, przepraszam. To trzeba drugie drzwi otworzyć chyba jeszcze. Idę po mnie zajmuj pan. Nie wiem, czy one tu się jakoś blokują. Zamknijcie, czemu otworzył? No żeby mogli wejść. A co pan obchodzi, jak wejdzie, jak to otworzy? No tak, ja chciałem czego pomóc. Czego pan się stara? No. To co, wchodzą? No tam wiesz, wszyscy nie wejdą, ale... No to zobaczcie, no, przetestujcie wielkość balkonu. Na całą Polskę to pójść w internet, kurwa, niech... To ma być lawina. To ma być lawina. Dotrzymaj drzwi, jak kręcę, wiesz, bo ja tam będę... Dosyć, jeszcze. Dosyć, urzędnicy będą napili krew. Jo, przepraszam. Przepraszam. Trzymaj. Nie zyski, on wyprowadza nasze pieniądze. Kradę. Idą do góry. Idą do góry. Czas darmowiadami skończyć. A kto idzie do góry? Thank you.
czy nie? Poprawa, to jest pełne prawo każdego obywatela i serdecznie zapraszamy. Jeżeli Państwo tylko po prostu hałasem nie możliwicie funkcjonowania, no to siłą rzeczy Rada Miasta... Ale jeszcze nie weszli, kurczę, no. W takiej formule po prostu się nie da pracować. Ale jaki jest problem? Przeszkadza Pan w wejściu. Co? Co wiesz, powiedz, raz Jacek? Co wiesz, powiedz? Mówię, że przeszkadza Pan w wejściu. No. Czy obywatele chcą wejść na Radę? Ale żaden krzyk i żaden hałas nie będzie wpływał. Może tylko spowodować jedną rzecz. Czy Państwo będziecie postrzegani jako ci, którzy z troską myślą o przyszłości miasta i swojego miejsca pracy? Czy też będziecie Państwo postrzegani jako ci, którzy przychodzą tak naprawdę uniemożliwić funkcjonowanie już nie tylko tak naprawdę obrady miasta, ale także tutaj, proszę Państwa... Bo trzeba było z nami rozmawiać wcześniej, Panie Prezydencie. Osoba, zaprosić nas. Dobra, balkon jest u góry. Dziesiątki razy. Ja mam takie trochę wrażenie, że to się toczy jakoś nie do końca jasne dla mnie. Ale już coś skończył Pan rozmawiać. No nie wiem, kurczę. Jeżeli Państwo chcecie spokoju zająć miejsce na glebie, to serdecznie zapraszam. Będzie nam bardzo miło, że Państwo zechcecie obserwować. No idą czy nie? No proszę, jeszcze jedno piętro do góry, tak? No jest miejsce, można przejść, proszę się nie bać. No bo już ludzie idą na Radę, no i nie mogą przejść. Przepraszam. No przeproście Pana Prezydenta, żeby można było przejść. Nasze materiały. Co się mi Idzie czy nie idzie? No idzie. Jako odbyt.